Najprzygodniejszy nasz Ojcze Arcybiskupie, w dzisiejszym kazaniu wielokrotnie odwoływałeś się do listu apostolskiego papieża Franciszka o osobie świętego Józefa, ponieważ jak wszyscy tutaj wiemy, 8 grudnia Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok świętego Józefa. I też chciałbym z racji dzisiejszego naszego wigilijnego spotkania odwołać się właśnie do tego listu apostolskiego, gdzie papież w końcówce tego listu odwołuje się do książki Jana Dobraczyńskiego Cień Ojca. Właśnie w tym sugestywnym obrazie Ojca ukazuje, że postać świętego Józefa była cieniem miłości, dobroci, życzliwości Boga Ojca na niebie. Czcigodny Ojcze Arcybiskupie, tak jak to przedstawił papież w tym liście, tak my również jako rodzina seminaryjna widzimy właśnie Twoją rolę i Twoją obecność w życiu tej rodziny seminaryjnej, że poprzez swoją życzliwość, serdeczność, opiekę, troskę o każdego z nas pokazujesz nam prawdziwe oblicze Boga na niebie. W tym roku w sposób szczególny byłeś obecny w życiu tej wspólnoty, ponieważ i naszą wspólnotę dotknął fakt pandemii, a więc tyle troski, tyle serca, tyle zainteresowania zdrowiem każdego z nas. Dziękujemy w ten szczególny, wigilijny wieczór właśnie za to Twoje ojcowskie serce, którego tak mocno doświadczamy i za które po prostu dziękujemy. A jednocześnie niech te nadchodzące święta dla Ciebie, Ojcze Arcybiskupie, będą czasem, kiedy w sposób szczególny będziesz przeżywał pokój płynący od Bożej dzieciny. Ten pokój, który pozwala właśnie Tobie, jako Ojcu całej archidiecezji, troszczyć się i wlewać nadzieję w serca wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych, ale również i osób świeckich. Niech Boża Dziecina błogosławi Tobie właśnie w tym posługiwaniu dla dobra Kościoła, któremu ma imię archidiecezja Lwowska. Bóg zapłać. Moi drogi, pozwól też, ja tak masz wysłowy swoje witania na polskiej mowie, dla mnie lepsze. Tak jak widzimy, tegoroczne Wigilia nasza jest trochę ograniczona, nie tylko z powodu pandemii, ale zawsze myślami łączyliśmy się z naszym księdzem kardynałem Marianem Jaworskim, który w tym roku odszedł. Nie ma wśród nas także dwóch kapłanów, księdza Franciszka Pukajwo, księdza świętej pamięci też i Borako Żydło. Nie ma tutaj wszystkich bliskich Waszych, naszych, ponieważ nie chcemy, żeby niektórzy z Was powrócili do domu na święta, przenosząc może jakiś wirus. Dlatego troszeczkę w mniejszym gronie to odbywa się ta wieczerza. Nie ma spośród niektórych, nie ma spośród Was niektórych alumnów. Też nam przykro z tego powodu, ale to był ich wybór w pewnym sensie. Łączymy się z nimi duchowo. Może tak troszeczkę powrócę jeszcze do przeszłości. W czerwcu było nam dane przeżywać radość z konsekracji Kościoła świętego Jana Pawła II w stulecie jego urodzin. Później jako wotum za rok stulecia objawień Matki Boskiej Fatimskiej. W październiku mieliśmy poświęcenie Kościoła w zimnej wodzie. Jutro poświęcenie małego Kościoła w czerwonym. To jest dojazd z parafii ze Złoczowa, a w niedzielę Olesa. Tamte wspólnoty od
oczekiwały długo na świątynię, gdzie by mogli godnie przeżywać Eucharystię, spotkanie z Bogiem. Natomiast po powrocie będzie czekać Was jeszcze jedna, też radość 1 lutego z okazji Dnia Życia Konsekrowanego i zakończenia modlitw o dobre powołanie kapłańskie i zachodnie. Będzie poświęcenie kościoła przy klasztorze sióstr benedyktynek. Natomiast 19 marca już zapowiadam jubileusz, uroczyste otwarcie roku świętego Józefa w naszej archidiecezji z okazji 25-lecia istnienia naszego seminarium, któremu patronuje święty Józef, a także otwarcie klasztoru klauzurowego, w którym będą przebywały, modliły się siostry benedyktynki i tak jak już wspomniałam tutaj przy okazji świętego Mikołaja, będą także duszpasterzowani w tym kościele ojcowie benedyktyni. Moi drodzy, ja również dziękuję Wam wszystkim, księdzu rektorowi Instytutu, wszystkim wychowawcom, przełożonym, wykładowcom, wszystkim profesorom, osobom świeckim, którzy tutaj pracują w tym ośrodku duszpasterskim, gdzie jest duży, za Waszą pracę, za Wasze takie szczere oddanie, poświęcenie się, bo każda praca ma swój udział w formacji przyszłych kapłanów, bo tutaj w tej godzinie seminaryjnej się gromadzimy. To jest takie, można powiedzieć, najważniejszy dom w naszym ośrodku duszpasterskim. Dziękuję także klerykom za ich postawę, za ich odpowiedzialność, z jaką podchodzą do swojej formacji, aby w przyszłości być dobrymi sługami Chrystusa. I życzę Wam, moi drodzy, i Waszym rodzinom, byśmy patrząc na Boże dziecię w szopce, mogli odkryć tę wielką miłość Pana Boga do nas. Niech Boże dziecię napełnia każdego z Was radością, pokoju. Niech umacnia nadzieję na lepsze jutro, a Matka Boża Rodzicielka, którą ścimy 1 stycznia, niech będzie dla Was najlepszą Matką. Radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Dziękujemy Ci, Boże, nasz Ojcze, za ten biały chleb, okładek, owoc ziemi ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj biedno przy tym stole, podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twojego Słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. Pobłogosław nas i te okładki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem naszych ojców składać sobie wzajemnie życzenia. Panie Jezu, Ty sam nas nauczyłeś tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sprawili ojcowską Twą dobroć przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta,